Witam przede wszystkim pana profesora Ryszarda Legutkę. Mieliśmy okazję nie tak dawno pana gościć z książką o Sokratesie. Spotkanie było szalenie interesujące, a dziś, no, jak państwo się domyślają, i z zaproszeń, i, no, i z czasu, który mamy, to prosiliśmy pana profesora, czyli kandydata na listę do Parlamentu Europejskiego, numer pierwszy na liście Prawa i Sprawiedliwości. Jest nam niezmiernie przyjemnie, bo jesteśmy prawie pewni, że pan profesor będzie nas Krakowian, ale Małopolan, mieszkańców województwa świętokrzyskiego reprezentował. A w związku z tym, że będziemy mówić o tym, jak Europarlament pracuje, jak to wyglądało przez te ostatnie 10 lat, ale głównie o tym, jak my Polacy wyobrażamy sobie pracę Europarlamentu w najbliższym czasie, to poprosiłem Mariusza Garstkę, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo to tak naprawdę to młode pokolenie będzie korzystało, traciło dzięki pracy Parlamentu Europejskiego, bo no to jest to pokolenie, które będzie też decydowało o obliczu Europy i Polski w najbliższych latach. Także oddaję panu głos, a mikrofon panu profesorowi. Dobry wieczór państwu. Bardzo miło mi dzisiaj poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Panie profesorze, w swoim spocie wyborczym pan akcentuje trzy punkty swojego programu wyborczego. Pierwszym z nich jest sprawna polityka wschodnia i polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Polski. Drugim punktem jest wzmocnienie zasady pomocniczości w Unii Europejskiej, a więc ograniczenie ingerencji organów Unii Europejskiej w prawodawstwo Polski. A trzecim punktem jest zapobieganie rozpowszechniania się ideologii lewicowej. W związku z tym chciałem zadać moje pierwsze pytanie. Obecny konflikt na Ukrainie pokazał nam, zresztą chyba nie po raz pierwszy, że istnieją bardzo silne nastawienia prorosyjskie wśród czołowych graczy Unii Europejskiej, przede wszystkim wśród Francji i Niemiec. Do tej pory te sankcje skierowane w stronę Rosji były dość łagodne. Dużo się mówiło, dużo się planowało, straszyło, ale koniec końców w moim odczuciu reakcja była dość opóźniona i raczej symboliczna. Jako członek Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim chciałbym się pana profesora zapytać, czy 28 państw europejskich może mówić jednym głosem w sprawie polityki zagranicznej? Jakie powinny być cele Unii Europejskiej, jeśli chodzi o politykę zagraniczną? Czy w ogóle jest coś takiego jak wspólna polityka zagraniczna Unii Europejskiej? Czy to jest możliwe? Ja wolę nastojąc, jeśli państwo pozwolicie, ja wolę. Nie. Ja jakoś tak, przepraszam, ale wolę. To nikogo do niczego nie obliguję. To po prostu robię dla swojej przyjemności pewnej swobody, mogę gestykulować. Witam państwa, bardzo dziękuję. Panu dziękuję za zaproszenie. Proszę pana, proszę państwa, no to jest dość kluczowe pytanie, które pan tutaj zadał. Jeśli by pan takie pytanie zadał w Parlamencie Europejskim, czy myślę w jakiejkolwiek instytucji europejskiej, czy jest coś takiego jak wspólna polityka zagraniczna Unii Europejskiej, no to zapewne odezwałyby się głosy oburzenia, jak można w to wątpić, a później byłoby, no, nawet jeśli nie ma, to powinna być i trzeba zrobić, żeby była. I moja odpowiedź jest taka, znaczy, to jest coś, co nie istnieje i istnieć nie może. A dlaczego nie istnieje i istnieć nie może? No to po części zawarte jest w pana pytaniu, czy wprowadzeniu do tego pytania, bo pan bardzo słusznie zauważył, że jest w Unii Europejskiej
bardzo wyraźne nastawienie prorosyjskie, które wynika z polityki zagranicznej silnych unijnych graczy, czyli Niemiec, Francji, ale także Włoch, można by liczyć inne kraje, które są albo tradycyjnie, albo z powodu aktualnie sprawującej władzę partii w tym kraju, nastawione prorosyjsko. Dlaczego są nastawione prorosyjsko? No, z tego powodu, że to nie tylko dlatego, że tam rosyjscy agenci wpływu, choć zapewne są, nie będę tego kwestionował, ale dlatego, że jest pewna logika wielkiej polityki. Znaczy, Rosja jest potężnym krajem w tej części świata, czyli Europa, i także Azja, jest graczem globalnym. I to nie jest coś, co może być, zignorowane. Trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć, to jest pogląd może niezbyt taki poprawny moralnie i politycznie, ale to jest prawda. Znaczy, wyobraźmy sobie, że gdyby Polska była krajem tak potężnym i mocnym jak Niemcy, czy nawet tak jak Francja, to wtedy również Rosja byłaby dla nas partnerem, no, którego musimy brać pod uwagę i z którym musimy robić jakieś interesy, dzieląc się wpływami, czy rozgrywając wielką politykę europejską. Nie ma co się zżymać na Niemców czy na Francuzów. Można trochę bardziej na Włochów, bo akurat to specjalnie nie wynika z interesu. W każdym razie ja tego nie widzę, ale nieważne. I dlatego wszelkie próby wypchnięcia Rosji wydają mi się być skazane na wypchnięcia Rosji poza nawias. Wydają mi się być przy aktualnie istniejącym układzie sił, wydają mi się być mało realistyczne. A więc jeśli tak jest, to jakakolwiek byłaby tak zwana wspólna polityka wschodnia Unii Europejskiej, to będzie to zawsze wspólna polityka wyznaczona przez silnych graczy. Innymi słowy, będzie to wspólna polityka, która nie będzie zgodna z polskim interesem. Bo nasz interes nie jest zgodny z interesem niemieckim, francuskim, jeśli chodzi o relacje z Rosją. Rządząca aktualnie partia w Polsce próbowała stworzyć taką iluzję, że jeśli my zachowamy poprawne stosunki z jednym i z drugim, z Niemcami i z Rosją i jakoś wejdziemy w ten krąg niemiecki, prawda, i Niemcy staną się naszym protektorem, to wtedy będziemy mogli utrzymać jakąś ważną pozycję polityczną, co oczywiście było skazane na nieporozumienie. A więc wspólna polityka europejska, jeśli w ogóle by była możliwa, to byłaby zawsze kosztem niektórych graczy, na przykład takich jak Polska, podczas gdy inni, mniejsi gracze polityczni pewnie by na to przystali. Na przykład z punktu widzenia Hiszpanii czy Portugalii polityka wschodnia jest sprawą obojętną. Rosja, nie Rosja, prawda, Ukraina, nie Ukraina, co to ich obchodzi. Była próba wyjścia z tego, jak Państwo wiecie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość był przy władzy, kiedy prezydentem był świętej pamięci Lech Kaczyński, który próbował rozegrać to, co wydało się jedynym racjonalnym scenariuszem wtedy, czyli zbudowanie jakiejś koalicji tych dawnych krajów wpływu sowieckiego, bo pan prezydent Kaczyński doskonale wiedział, że opieranie się na polityce zagranicznej niemieckiej, czy francuskiej, czy jakiejkolwiek innej jest krótkowzroczne, że jak przyjdzie co do czego, to zawsze ci duzi będą ze sobą się dogadywać, a my nie będziemy brali pod uwagę. Wobec tego pan prezydent próbował zbudować taką koalicję i ona jakoś zadziałała. Oczywiście
I myślę, że to jest ten kierunek, który należałoby utrzymywać. Ale od tego czasu, no nie tylko zabrakło pana prezydenta, ale też się zmieniła sytuacja tutaj w tej części Europy. Również z tego powodu, że ta część Europy jednak nie jest do końca stabilna. Gruzja, która była naszym sojusznikiem, wiadomo, tam doszło do zmiany władzy na taką wyraźnie prorosyjską, tam on teraz próbuje jakoś lawirować, ale to nie jest Saakaszwili. Jeśli chodzi o Litwę, to tutaj są historyczne zaszłości, które ciągle utrudniają nasze relacje, prawda? Polacy mieszkający na Litwie są źle traktowani. No, Ukraina, wiadomo, Czechy są raczej prorosyjskie, Węgry, które nie były specjalnie prorosyjskie, teraz stały się częściowo prorosyjskie z racji pewnej niezależnej gry, którą prowadzi Orban. Oczywiście można to zrozumieć, bo on dba interes węgierski. Więc sytuacja się znacznie bardziej skomplikowała. Ale jeśli mamy myśleć o jakiejś polityce wschodniej, to po pierwsze, możliwości Unii są tutaj ograniczone, co widać na ostatnich przykładach, ostatnich wydarzeniach, o czym pan tutaj mówił. Poza tym, że to jest konstrukcja raczej niemożliwa, ta prorosyjskość, ale trzeba zatem starać się budować tutaj jakieś sojusze. Proszę mnie wydać konkrety, bo ja nie wiem, ta sytuacja jest bardzo skomplikowana, nie chciałbym być ministrem spraw zagranicznych, piekielnie trudna funkcja, jak to wszystko skonstruować, ale trzeba mieć pewne fakty i pewne stałe elementy świadomości, znaczy jakie mamy tutaj możliwości. Opieranie się na Unii jest nieobiecujące. Jakbyśmy teraz mieli zależeć od Unii, byliby zaatakowani, na przykład, no, prawdopodobnie nie nastąpi to w najbliższym czasie, gdybyśmy byli zaatakowani przez Rosję, to co by było? No znowu było to samo, co z Ukrainą, tylko że nie byłoby takich sankcji, jak nie, kilkudziesięciu, prawda, zakaz wjazdu do tej Unii, czy kilkudziesięciu dyplomatów, ale powiedzmy 200. No. Czy nam by to pomogło? Ci dyplomaci, którzy tam jeżdżą, prawda, na Ukrainę albo do Rosji, tam się spotykają. Właśnie jak Państwo mogliście przeczytać, delegacja OBWE udaje się tam do Rosji i będzie myśleć o okrągłych stołach. No, przy okrągłych stołach jeszcze nikt nie doprowadził do tego, że ktoś to zajmie terytorium. Z tego terytorium wyjdzie. Jest, powtarza się to, o czym wiedzieliśmy zawsze, znaczy, że Polska to jest kraj, który leży między Niemcami a Rosją. Granice się zmieniły, wiadomo, granica z Rosją nie jest taka, jak była, ale ciągle z punktu widzenia geopolityki jesteśmy między Niemcami a Rosją i tę partię bardzo trudną musimy sami rozgrywać. I warunkiem rozgrywania tej partii jest silna pozycja Polski, która ma się między innymi wyrażać w tym, że na przykład będziemy dysponowali siłą militarną, którą to siłą nie dysponujemy. Więc rozumiem, że nawiązując do wypowiedzi pana profesora, należy uznać partnerstwo wschodnie, tak naprawdę zainicjowane przez Polskę w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa w Unii Europejskiej za porażkę przez ostatnie 5 lat. Tak naprawdę wydaje mi się, że wydano na to mnóstwo pieniędzy, mnóstwo czasu. Uważano, że to jest największy sukces polskiej dyplomacji, mija 5 lat i teraz chyba wydarzenia na Ukrainie potwierdzają, że to jest jednak klęska. No rzeczywiście, z tymi pieniędzmi należy przesadzać, bo tych pieniędzy tak naprawdę wiele nie było. Czy w ramach Unii, czy jest prawda? No, zważywszy na te budżet, te kwoty, które szły na inne elementy, prawda, polityki sąsiedztwa, to było niewiele, ale to oczywiście to coś było, prawda? No tylko, że w jakimś skromnym zakresie tym uczestniczyłem, bo byłem
autorem dokumentu Parlamentu Europejskiego i opinii Komisji Spraw Zagranicznych dotyczącej, a później została zaakceptowana na sesji plenarnej, tej umowy stowarzyszeniowej Ukraina - Unia Europejska, która prowadziło do parafowania umowy stowarzyszeniowej, nie do podpisania jej. Nie doszło i no myśmy robili wszystko, żeby jakoś tę Ukrainę z Unią związać. Nie było wcale dużego zainteresowania ze strony Unii czy ze strony Parlamentu Europejskiego. Oni się bali tej Ukrainy. No i można zrozumieć, dlaczego, bo Ukraina kraj niestabilny, skorumpowany i tak dalej. Nie spełnia tych wszystkich standardów unijnych. Co prawda w skład Unii Europejskiej wchodzą kraje, które też tych standardów nie spełniają, takie jak Bułgaria czy Rumunia, ale Bułgaria i Rumunia to są małe kraje, natomiast Ukraina to jest duży kraj. Więc wejście tej Ukrainy do Unii na razie bardzo mało realne spowodowało pewne kłopoty, dlatego nastawienie było raczej chłodne. No myśmy jakoś tam próbowali, parę zapisów udało się wprowadzić. No ale to wszystko runęło, ponieważ niepodpisanie tej umowy stowarzyszeniowej okazało się być tym małym, prawda, płomyczkiem, które doprowadziło do tego, co mamy teraz, z którego skorzystała oczywiście Rosja. Więc jeżeli tego typu inicjatywy mierzymy skutkami, no to skutki nie były takie, jak oczekiwaliśmy. Bo efektem tego miało być związanie między innymi Ukrainy z Unią, jakieś na razie jeszcze skromne, ale jednak związanie. No jeśli chodzi o Gruzję, no to już. Dobrze, to przejdźmy może teraz do drugiego punktu, jeśli chodzi o zasadę pomocniczości. Jeśli popatrzymy na dzisiejszą Unię z 2014 i porównamy budżet Unii, rozwój instytucjonalny, cele Unii z pierwotnymi założeniami z lat 50. z EWWS, to trudno chyba dostrzec jakieś podobieństwa. Jestem przekonany, że ojcowie założyciele Unii, Adenauer, Gasperi, Schuman, nie dostrzegliby tutaj w dzisiejszej Unii tego, o czym marzyli. Z roku na rok, z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej prawodawstwa Unii Europejskiej, coraz bardziej dyskretnej ingerencji Unii w kreowanie rzeczywistości i też coraz mniejsza, coraz większa ingerencja w polskie prawo. I chciałem się właśnie zapytać, gdzie jest ta granica ingerencji? Czy w ogóle da się jeszcze zatrzymać tą pędzącą lokomotywę biurokratyczną Unii Europejskiej? No, należy się starać ją zatrzymać. To jest wiele czynników, które tą lokomotywę, czy tą machinę pcha. No, z jednej strony to jest taki mechanizm samonapędzający się. Jeżeli weźmiemy taką instytucję jak Parlament Europejski, przecież tych europosłów tam jest całe mnóstwo, prawda? To jest ponad 700 osobowa grupa. No? Jeśli mamy ponad 700 osób, które są zaangażowane w proces ustawodawczy, ten proces ustawodawczy jest oczywiście skromniejszy, bo to jest tak zwany system współdecydowania, tam się robi, wnosi się poprawki i tak dalej. No? To proszę zwrócić uwagę, to mamy zwielokrotniony mechanizm, który obserwujemy w państwach narodowych. Znaczy ci ludzie, mówię to trochę wbrew sobie i właśnie nie powinienem tego mówić, żeby nie zrażać państwa do instytucji Parlamentu Europejskiego, ale no, przyjaciel Platon, ale większą przyjaciółką, prawda? Oni za wszelką cenę chcą się czymś wykazać. Więc oni produkują te poprawki w
ilościach zupełnie nieprawdopodobnych. No jest taki znany, prawda, polityk litewski, kiedyś prezydent bardzo zasłużony, Landsbergis, który ma przeszłość z tych czasów, prawda, wyzwalania Litwy, bardzo zacną, nienawidzi Polaków potwornie. Zresztą bardzo zniechęcny Polakom i działa przeciw Polakom na Litwie, chociaż dobrze, bardzo dobrze mówi po polsku. Jest, robię taki termin, jest muzykologiem. Ja go zawsze zaczepiam, kłaniam się mu i zaczynam go w polsku. Dzień dobry, panie profesorze, co tam słychać w naszym starym, kochanym Wilnie? Nie jestem już szczególnie zadowolony, ale nie mogę się powstrzymać. I on jest jednym z tych rekordzistów. Na jakieś setki tych poprawek. Pamiętam, że do jakiegoś dokumentu ponad 200 poprawek. Oczywiście to wszystko tam, czy nie, część z tego upada. Ale mówię to, żeby pokazać państwu pewien mechanizm. To znaczy, że parlamentarzysta to jest taki człowiek, którego racją istnienia to jest to, że on musi swoją obecność zaznaczyć w tworzonych ustawach. Czyli chce właśnie jakieś poprawki, tam jakiś projekt napisać. My to obserwujemy w kraju i to obserwujemy na poziomie europejskim. Parlament Europejski wcale nie jest różny od parlamentu krajowego. Przecież nasze prawo tworzone tutaj, nasz system ustaw jest tak samo, a może jeszcze bardziej skomplikowany. Nikt na tym nie panuje. To jest niebywała ilość tych aktów, prawda, legislacyjnych. I ciągle się przecież nowelizuje. Nowy rząd, nowelizujemy tę ustawę. A tę ustawę, nowelizacja do nowelizacji. I tak dalej, i tak dalej. To jest mechanizm, który się samo napędza. Więc no, ja mogę powiedzieć o sobie, że jestem w komisji, która nie ma charakteru ustawodawczego, więc przynajmniej do tego się nie przyjdzie. Komisja Spraw Zagranicznych to nie jest sprawa ustawodawcza. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, to jest niebezpieczeństwo współczesnego państwa, to nie jest tylko Unia Europejska. To jest niebezpieczeństwo, z jakim mamy do czynienia współczesnym państwem i właśnie nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Był taki pomysł brana, że jeżeli dajemy pod głosowanie jakąś ustawę, to nie wiem, wycofujemy na przykład dwie inne, prawda, albo trzy inne. Nie da rady. To jest potworny mechanizm, który nas dusi. Czy ojcowie założyciele rozpoznaliby swoją inicjatywę i swoje pomysły w dzisiejszej Unii? Ja pomijam sprawy światopoglądowe, bo rozumiem, o tym, prawda, będziemy później rozmawiać. No myślę, że nie. Dlatego, mimo wszystko myślę, że nie. Dlatego, że oni jednak myśleli w takich kategoriach uwalniania inicjatywy, współpracy, natomiast nie regulowania. A Unia Europejska ma to, że nie tylko Unia, ale w ogóle współczesne państwa, żeby coś, bo wszyscy chcą uwalniać inicjatywę. To nie jest tak, że poseł czy jakakolwiek partia polityczna mówi, a my to wszystko, prawda, chwycimy za twarz. Nie, każdy chce uwalniać inicjatywę. Ale żeby uwolnić inicjatywę, to my musimy trochę poregulować. Prawda? I oni tak regulują. Więc nastawienie tych ojców założycieli, oni się oczywiście różnili od siebie, ale jednak było takie, że oni mieli w pamięci to, co było przed wojną, prawda? Jakie systemy dość zamknięte polityczne, mieli w pamięci okropności wojny, bo te pomysły na integrację przecież wyszły z reakcji na II wojnę światową, na to, do czego ona doprowadziła. Więc oni chcieli narody przybliżyć, umożliwiając narodom współpracę, przede wszystkim współpracę francusko-niemiecką. I przez współpracę francusko-niemiecką miało dojść do zabliźnienia ran, wzajemnego wybaczenia, przyjaźni. Taki był
pierwotny impuls. Natomiast później to zaczęło nabierać tempa, no i wzięło się to, no, że regulujemy. Jak regulujemy, to okazuje się, że to jest niewystarczające. Wobec tego trzeba jeszcze bardziej to wszystko ujednolicić. To jest jeszcze za mało, w związku z tym trzeba stworzyć instytucje dodatkowe, które by jeszcze to bardziej kontrolowały. To mamy przykład z ostatnich lat, prawda? Unia Europejska stworzyła wspólną walutę z powodów, i tego nie ukrywano wcale, wyłącznie politycznych. Czy wyobrażano sobie, że ich wspólna waluta to ludzi połączy, bo będą mieli tą samą walutę? Racji ekonomicznych nie było na to żadnych. Ponieważ nie trzeba było być geniuszem, żeby wiedzieć, że jeżeli wspólną walutą zostanie połączony taki kraj jak Niemcy, który jest super rozwinięty i ma świetną gospodarkę, bardzo stabilny system finansowy, i taki kraj jak Grecja, który pod każdym względem gospodarczym różni się, to coś tu jest nie tak. No nie można w jednym system gospodarczy, jeden system finansowy to włączyć. To był pomysł polityczny. Jeżeli ten pomysł się oczywiście nie uda, bo nie mógł się udać, prawda? Doszło do kryzysu. W Unii Europejskiej mówią, że to nie my, to Amerykanie, to Lehman Brothers. Od nich się zaczęło, my jesteśmy niewinni, to wszystko Amerykanie, prawda? No ale, no dobrze, ale Amerykanie to też mają za uszami, ale jednak to tu, bo to ten, przede wszystkim ten system euro. No to co trzeba robić? No to trzeba przeciwdziałać. No to Unia Bankowa, prawda? No to pakt fiskalny. To są wszystko takie centralistyczne, prawda, zabiegi, które mają kontrolę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie sądzę, że, żeby ludzie, którzy myśleli o wspólnocie węgla i stali jakimś wspólnym rynku, byli zadowoleni z paktu fiskalnego czy z Unii Bankowej. Wracając jeszcze do ojców założycieli. Tak naprawdę wszyscy oni byli, z małymi wyjątkami, osobami w jakiś sposób połączonymi z prawicą. To byli chadacy, to byli konserwatyści, narodowcy, ale tak mniej więcej od czasów akcesji Polski do Unii Europejskiej, albo może nawet jeszcze wcześniej, można zaobserwować wyraźny skręt w lewo w polityce europejskiej. Objawia się to, myślę, że przede wszystkim na poziomie, na aspekcie ideologicznym, tak? Wystarczy wspomnieć o ideologii gender, o bardzo radykalnej edukacji seksualnej w szkołach. Jest to pewna narracja tworzona przez dzisiejszą lewicę, która stara się wciskać czy propagować, że tak naprawdę lewica równa się postęp. I tylko lewica w jakiś sposób może promować ten postęp. Wydaje się mi, oczywiście to jest moje osobiste wrażenie, że to jest dlatego, że ideologia lewicowa jest o wiele łatwiejsza. Nie wymaga się z to refleksji, a człowiek lewicy to jest człowiek, który jest tu i teraz i on potrzebuje tu i teraz. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi pan profesor, ale w każdym bądź razie chciałbym się właśnie też zapytać, jak prawica na to może zareagować i jaka jest alternatywna wizja ideologiczna, która prawica może przedstawić szczególnie młodym ludziom. Ja bym do tego, co pan powiedział, się częściowo, ale tylko częściowo zgadzam. Wniósłbym parę poprawek. Pierwsza poprawka byłaby taka, że to nie od roku, tam powiedzmy od lat 2000, wczesnych lat 2000, że to się, to przesunięcie na lewo zaczęło się wcześniej. Oczywiście od tych wczesnych lat 2000 to było bardzo wyraźne na poziomie Unii. Ale tak naprawdę wedle mojego przekonania to się zaczęło w następstwie rewolucji 68 roku. Wtedy nastąpiło w całej polityce europejskiej wyraźne przesunięcie na lewo. Prawica przestała być prawicą, znaczy wtedy doszło do powstania tego, co się teraz nazywa głównym nurtem. Ja to pisałem o tym w kilku miejscach, ale powtórzę. Powstało coś takiego, co się nazywa głównym nurtem od pewnego czasu. Ten główny nurt powstał w ten sposób, że lewica dokonała lekkiego ruchu na prawo,
zrezygnowała w następstwie tego 68 roku, zrezygnowała z takich najbardziej komunistycznych, prawda, haseł, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej czy finansowej, już nie chciano wszystkiego. Państwawiać, znaczono z własnością prywatną. Natomiast prawica dokonała bardzo dużego ruchu na lewo. I w rezultacie ukształtował się taki system, gdzie lewica i prawica niewiele się od siebie różni. W państwach narodowych one się, te różnice z nimi są bardzo często tradycyjne. To znaczy, no wiadomo, że jak tam ktoś głosuje na socjalistów we Francji, to głosuje na socjalistów, a ktoś inny znowu głosuje na te partie prawicowe, tak, golistowskie. Albo w Anglii, wiadomo, lejderzyści, konserwatyści. Ale tak realnie te różnice są znacznie mniejsze. I prawica, przesuwając się na lewo, zrezygnowała z tego, co zawsze było dla niej ważne, czyli z obrony imponderabiliów, a także zasad czy instytucji. Na przykład zrezygnowała z obrony instytucji rodziny. Przecież rodzina była tym, co zawsze prawica podkreślała, ta rodzina, wspólnota. Teraz już nie. Prawica stała się bardzo taka indywidualistyczna. A jeżeli broni rodziny, to w sposób, powiedziałbym, perwersyjny. Tak jak na przykład premier Wielkiej Brytanii Cameron, który powiedział, że on jest za małżeństwami homoseksualnymi, dlatego że on wierzy w instytucję małżeństwa. A małżeństwa homoseksualne wprowadzi w Anglii, prowadził premier konserwatywny, a we Francji prezydent socjalistyczny. No więc to, ta różnica tutaj akurat na tym obszarze jest niewielka. Chadecja, i to jest ciekawe, z tego co pan powiedział, Chadecja to właściwie w ogóle się chyba zdechrystianizowała. Chadecja, czyli chrześcijańska demokracja. To jest taki chrześcijaństwo, jak to się w Polsce mówi, bezobjawowe. Więc, no żeby dać przykład, Herman van Rompuy, czyli wydawałoby się najważniejszy człowiek w Europie, ponieważ jest przewodniczącym Rady Europejskiej, czyli jest prezydentem Europy. Jeżeli państwo nie wiecie, kto jest prezydentem Europy, to niniejszym państwa informuje. Czyli to jest ten człowiek, do którego w razie konfliktu, w jakiejś ważnej sytuacji, to trzeba dzwonić, trzeba znać numer telefonu, jak mówił Kissinger, jeżeli do niego zadzwonić. Problem jest taki, że nikt do niego nie dzwoni, ponieważ naprawdę on nie jest najważniejszy. Ale to jest ta fikcja. Więc on był kiedyś premierem rządu belgijskiego i on jest chadekiem. Jak on był premierem rządu belgijskiego, to jego rząd, jego partia wprowadzili prawo, bardzo liberalne prawo aborcyjne. No i to nie socjaliści akurat, tylko to właśnie chadecy. No i pytano van Rompuya, jak to jest. On mówi, prywatnie jestem przeciw, ale politycznie, no. Więc to nastąpił ten upadek właściwie konserwatyzmu, trzeba powiedzieć. I to odrodzenie konserwatyzmu, które można często obserwować, na tym polega, że ono ma taki charakter trochę antycentralistyczny. Więc na przykład teraz, jeżeli się próbuje tworzyć w Parlamencie Europejskim jakąś koalicję, żeby ubić rzeczy te lewackie, to ta koalicja, i to się czasami zdarza, rzadko, bo rzadko, ale się zdarza, to ta koalicja nigdy nie jest koalicją wokół konkretnych treści. Nie można stworzyć koalicji na przykład w obronie życia czy przeciw aborcji. To jest niemożliwe. Chadeci, nie chadeci, chadecy, nie chadecy, prawda, konserwatyści, nie konserwatyści, nie. Natomiast to, co można zrobić, to w oparciu o zasadę pomocniczości właśnie. Jak myśmy ubili ostatnio kilka takich skrajnie lewackich dokumentów, to było na tej zasadzie, że zgodzili się głosować posłowie
z tego powodu, że Unia Europejska nie ma prawa decydować w tych kwestiach, że to jest kwestia wyłącznie rządów i parlamentów narodowych. Na tej podstawie można, natomiast nie na, na podstawie właśnie tego, że to jest samo w sobie złe, bo nawet chadecy, nawet CSU, pojedynczy posłowie może, nie. Da się zebrać taką trzutkę kilkudziesięcioosobową może, prawda? Może troszkę większą, ale niewiele. Mimo, że nominalnych chrześcijan jest tam całkiem sporo, ale to jest, to są chrześcijanie dość szczególne. To dzisiaj akurat jakiś wywiad udzielałem i powiedziałem sobie, no coś takiego przyszło do głowy. Proszę sobie wyobrazić, że w Parlamencie Europejskim w funkcji europosłów zasiada redakcja Tygodnika Powszechnego. Prawda? Jak oni będą głosować? Oni nie będą głosować tak jak my, tylko będą głosować raczej właśnie z tymi chadekami. To jest ten rodzaj chrześcijaństwa. Natomiast są pewne rzeczy, co do których jesteśmy kompletnie bezsilni, znaczy tu żadnej koalicji się stworzyć nie da. I to są niestety tak zwane prawa homoseksualne. To jest rzecz najświętsza ze świętych. Z aborcją jeszcze jakoś można sobie dać radę, bo to moralnie wątpliwe, prawda? Zabójstwo, nie zabójstwo, tego, no ktoś tam jeszcze dociera. Prawa homoseksualne po prostu nie idzie. Beton. Nie, nie, to jest beton. Tak, to jest beton. To jest po prostu występować przeciw temu, to jest jakieś zaprzaństwo, zdrada najświętszych ideałów europejskich. Więc, więc tutaj te możliwości są niewielkie. Dlatego właśnie my popieramy tę strategię, która wydaje się trochę defensywna, ale jest jedynie skuteczna. To znaczy ta zasada pomocniczości, czyli wara wam od tego. Nie spieramy się na ten temat, czy to jest dobre czy złe, bo tutaj byśmy o to spierać, to po prostu nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Natomiast, że wara wam od tego. To nie wolno wam w tej kwestii się wypowiadać. To jest nasza kwestia. I to jakoś chroni, czy może chronić Polskę. Bo my nie będziemy zbawiać i chronić Anglii. Znaczy, jeżeli chcą legalizować małżeństwa homoseksualne, to my nie jesteśmy w stanie temu zapobiec. Jeżeli oni będą chcieli uwalić tę instytucję, to ewentualnie można, ale też nie od nas zależy. Natomiast my mamy bronić tego, co jest w Polsce. Nie wolno dawać Unii jakichkolwiek narzędzi, które mogłyby doprowadzić do tego, że ona mogłaby wywierać bezpośrednią presję prawną, by polskie prawo w tej materii zmieniać. A to jest możliwe. Bo proszę sobie wyobrazić taką historię, że na przykład para, małżeństwo homoseksualne, które jest, ma status małżeństwa w świetle prawa angielskiego, prawda, przyjeżdża do Polski i jakoś tam, nie wiem, w Polsce mieszka i domagają się uznania ich statusu małżeństwa. I wedle polskiego prawa nie, ale jeżeli zostanie uruchomiona procedura prawna, to nie daje głowy, że w tym finalnym etapie, na przykład nie, w Trybunale Konstytucyjnym, czy jeżeli to pójdzie inną drogą w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, czy nie, wyrok nie będzie taki, że polskie państwo będzie musiało uznać ich status małżeństwa tutaj. A jeżeli polskie państwo będzie musiało uznać ich status małżeństwa, to wtedy wystąpią polscy homoseksualiści, prawda? I powiedzą, co tam Anglikom pozwalacie, a nam nie pozwalacie. I znowu pójdzie, prawda, akcja sądowa i finalnie powiedzą, że równość wobec prawa, skoro Anglicy mogą, to dlaczego nie Polacy? I już po zawodach. Więc dlatego trzeba zrobić wszystko, co się da, żeby nie pozbawić takich możliwości. Dlatego ja wiem, że to nie jest strategia, która dla wielu z Państwa wydaje się satysfakcjonująca, ale wydaje mi się, że to jest jedyna skuteczna. To znaczy
obcinać. Dlatego ta walka z tym federalizmem unijnym jest niezwykle ważna. Co do polskich obywateli to nie do końca dociera, bo się wydaje, wielu Polakom wydaje się, że ta Unia to jest źródło wszelkiego bogactwa, dobrobytu, szczęśliwości, prawda, i szczyt cywilizacyjnego rozwoju. A tamtego barbarzyństwa jest bardzo dużo. Chciałem się teraz zapytać o kwestię euro. Oczywiście w traktacie akcesyjnym jest zapis, że Polska przystąpi do przyjmie walutę euro, jednak nie ma tam wyznaczonego żadnego terminu, więc teoretycznie można to przeciągać w nieskończoność. Oczywiście dzisiaj jest kryzys w strefie euro, więc na pewno nie opłaca się przystępować, ale chciałem się zapytać, jak Polska w ogóle powinna traktować euro. Czy tak jak na przykład Wielka Brytania, więc stać gdzieś z boku i mówić, nas to nie dotyczy, róbcie co chcecie, my i tak tego nie przyjmiemy, czy jednak powinno się zainteresować tym, co się dzieje? No, znaczy, jedną z tych rzeczy, prawda, które nas ustrzegły od tego najpoważniejszego kryzysu finansowego, to jest to, żebyśmy nie byli związani z systemem euro. Przyznam się, że bardzo wielu ludzi, ja sam jakoś uważałem w którymś momencie, że wejście do systemu euro przyznaje się do swojego błędu. Nie powiem mu tak myśleć, gdybym dłużej pomyślał, to bym nie doszedł do tego wniosku. Ale myślałem, że to jest jakaś taka sprawa, która nam może będzie zwiększy polską konkurencyjność. No ale no, w każdym razie myliłem się. Nie ma najmniejszego powodu, żeby wchodzić do serii. Oczywiście polska złotówka to nie jest taka instytucja światowa jak funt brytyjski. Niemcy zrezygnowali ze swojej marki, która też była wielką instytucją międzynarodową, no ale to jest akurat ten kraj, który... No Niemcy mają to do siebie, że czegokolwiek się dotkną, to wychodzi zawsze na ich. A Polacy to jest taki, no czegokolwiek się dotkną, to wychodzi przeciw. Nie wiem, jak to jest, to trzeba to odmienić. Nie może tak być, proszę Państwa, coś musi zrobić. Nie może być tak, więc ja się boję strasznie, że jeżeli byśmy do tego euro weszli, to raczej skończymy tak jak Grecja, niż tak jak Niemcy. Ale nie ma powodu. Oczywiście są kraje, które nagle przechodzą na euro z jakichś tam względów politycznych czy prestiżowych, nie Łotwa, tak? Natomiast w Polsce to było tak, ogłosił to premier ówczesny, niestety również obecny premier. Jak Państwo pamiętacie, w Krynicy. W Krynicy z kompletnego zaskoczenia z nikim nie rozmawiał, z nikim nie konsultował. No jego współpracownicy byli zaskoczeni. Chyba tylko ten facet od... Nie, Rostowski też chyba nic nie wiedział. Ten facet od PR-u, co go tam ustawia. Nie, jak się nazywa Ostachowicz, tak? Taki ma właśnie takiego pipierowca, który go ustawia. To było z kompletnego zaskoczenia. I tak jak większość rzeczy w tym rządzie, to miało właśnie taki mieć charakter wizerunkowy. Wchodzimy, nie wchodzimy, ale w każdym razie trzeba powiedzieć. I jest dzianie się, prawda? I tu centrum jest premier i ta partia. I myśmy mieli kiedy dojść do końca 2011. No to teraz kolejne daty dają. To wszystko taki ma charakter wizerunkowy. Znaczy, jeżeli mi ktoś powie, że to ma sens ekonomiczny, to ewentualnie można rozważać, ale na razie takiego sensu nie ma. No zresztą, jak pan powiedział, tam ciągle jest kryzys. Ja co prawda słyszę regularnie w Brukseli, w Strasburgu, że właściwie kryzys to już pokonaliśmy. Ale ja to słyszę od paru lat, że już. W roku wspomniany przeze mnie Herman Van Rompuy, w roku 2012, czyli dwa lata temu się kończył rok, powiedział, ostatnia jego mowa przed opinią Parlamentu Europejskiego, powiedział, że ten rok, który był nazwany
annus horribilis stanie się dla przyszłych historyków annus mirabilis. No więc nie, rok 2012 nie jest annus mirabilis, nie jest to rok cudownego ozdrowienia gospodarczego. Rok 2014 raczej też nie będzie. Więc naprawdę, jak spojrzymy na polską gospodarkę i polskie państwo, mnóstwo rzeczy jest do roboty, a z każdym tygodniem coraz więcej. Więc zabierzmy się za nie, a dajmy sobie spokój z tym euro, bo to jest, stanie się przyczyną nowych problemów, a nie rozwiąże ani jednego starego problemu. W mediach bardzo często są przedstawione dwie skrajne wizje europarlamentarzysty. Albo jest to osoba zupełnie bezkrytyczna, która, tak jak pan profesor wcześniej wspominał, chce się wykazać, jest za zupełną integracją z Unią Europejską i dąży do utworzenia jakiegoś, powiedzmy, bytu federalnego. Albo z drugiej strony jest to eurosceptyk, który najchętniej by widział upadek Unii Europejskiej. Jak pan siebie postrzega jako europarlamentarzysty? Jakby pan też podsumował swoją obecność w kończącej się kadencji w Parlamencie Europejskim? Jakie są pana cele i priorytety na następną kadencję? Ja jestem wrogiem tego podziału. Ten podział w takiej oficjalnej retoryce, ideologii trochę inaczej, no bo tak, z jednej strony rzeczywiście ci eurosceptycy i to są ci źli. Eurosceptycy są ci źli. Ci psuje. Teraz ten, jak on się nazywa, Juncker, prawda, kandydat partii Europejskiej, Partii Ludowej na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej właśnie to powiedział, że coś takiego nawet powiedział, że w ogóle tym ludziom nie należy chyba głosu oddawać, że to w ogóle jakieś robactwo jest straszne. A z drugiej strony oni nie mówią euroentuzjaści, mówią Europejczycy. My europejscy politycy i ci eurosceptycy. To oczywiście tak nie wygląda. Znaczy to jest taki podział, to jest podział skrajnie ideologiczny, który ma zdegustować nas w stosunku, wywołać dysgust u nas wobec tych wrogów. To jest taki podział dualistyczny, podwójny. Tak jak mieliśmy za komuny filozofii na przykład, prawda? Byli materialiści, którzy byli dobrzy i byli idealiści, idealista, prawda? Idealista to znaczy reakcjonista, jak pisał Lenin, prawda? Obrońca fideizmu i klechostwa. No, to jest coś takiego okropnego. Więc nie jest, nie wygląda. Są oczywiście euroentuzjaści. Nawet wśród polskich europosłów są euroentuzjaści, nawet jedna europosłanka z Krakowa, która słynie z tego, że jej się wszystko podoba. Znaczy, jak z nią rozmawiałem, to ona mi powiedziała tak, że ona, no bo ona jest katoliczką, i ona powiedziała mi, że ona po prostu nie rozumie tego, ona nie głosuje, ona odrzuca te wszystkie ideologiczne głosowania, że do tego nie należy tych rzeczy w ogóle głosować i tak dalej. No, ale w każdym razie przeciw się temu nie opowiada, tylko jakby ignoruje je, uznaje, że ich nie ma, prawda? Dezinteresuje. Więc są tacy euroentuzjaści. Są ideolodzy, czyli tacy, którzy rzeczywiście uważają, że trzeba skonstruować jakieś państwo takie europejskie. Są ludzie, którzy, posłowie, politycy, którzy używają, i tych jest całkiem sporo, którzy używają tych instytucji unijnych do realizowania interesów swojego kraju czy swojego państwa. I to jest na przykład bardzo charakterystyczne dla posłów niemieckich, bo oczywiście tam są też ideolodzy i tak dalej, rozmaite tam są grupy, ale jednak, bo Niemcy, jak państwo wiecie, no, z historycznych powodów, kraj potężny, prawda, bogaty, ekspansywny, no nie mogą
realizować swoich ambicji wprost, odwołując się, nie wiem, do misji, prawda, cywilizacyjnej narodu niemieckiego, bo to się źle kojarzy. Więc oni używają instytucji Unii. Zawsze te rzeczy, takie ruchy polityczne, te wszystkie pakty, Unie, te wszystkie federalizacje, ruchy zawsze wychodzą z strony niemieckiej. Tam pani kanclerz spotyka się z prezydentem Francji i później rzuca mi pomysł, no i dalej są realizowane. Są tacy, no są oczywiście wrogowie Unii Europejskiej, którzy uważają, że należy rozwalić. Jeżeli Janusz Korwin-Mikke dostanie się do Parlamentu Europejskiego, to myślę, że tam w tej grupce się, to nie jest duża grupa, się znajdzie, chociaż żaden z nich nie miał tego pomysłu, jaki ostatnio zaproponował Janusz Korwin-Mikke do rzeczy. A jaki to? Że trzeba zlikwidować parlament, w tym budynku zrobić, broń pełną, mówiąc delikatnie, będą instytucję rozrywkową. instytucję dom uciech erotycznych. Ale jest taka grupa, i to ona też jest całkiem spora, ludzi, którzy podchodzą do Unii racjonalnie. No, to znaczy, że to nie jest tak, że im większa integracja, tym lepiej. Bo ci wszyscy ideolodzy, prawda, ci entuzjaści, im więcej integracji, tym lepiej. Tak jak pan premier rządu polskiego przyjechał do parlamentu, jak Polska zaczęła prezydencję, powiedział więcej Europy w Europie, przywołał absolutny entuzjazm. Wszyscy płakali ze szczęścia, jak to słyszeli, brawo, jak i gratulowali im, jakie mamy wspaniałe Europy. Jak on mądry, on tak powiedział, prawda, więcej Europy w Europie. Nam, Polakom, się to kojarzy z tym filmem Barei, prawda? Z cukrem w cukrze. Więc no, jakoś trzeba coś z tą Unią robić. No wiadomo, że jest kryzys, wiadomo, że jest niesprawna. Te wszystkie programy, strategie, one się okazują być nieudane. Tak zwany Horyzont 2020. Różne nazwy myślał, że to była strategia lizbońska, która kompletnie się nie udała. Więc oni wymyślają różne rzeczy. I tu się przejawiają tacy ludzie, nazywają ich eurorealistami. Ja się mam za takiego eurorealistę. Tylko że ci, którzy mają większość, czyli ci ideolodzy, euroentuzjaści, oni w ogóle nie chcą o tym mówić. Oni wszystkich kwalifikują do, prawda, kategorii eurosceptyków, czyli tych złych, tych co niszczą, to wielkie, wspaniałe osiągnięcie chcą zniszczyć. Także nie, trudna z nimi jest rozmowa, oni właśnie nie chcą rozmawiać, bo z eurosceptykiem się nie rozmawia. No i to bardzo utrudnia, ale ja myślę, że w polskim interesie jest jednak, żeby ten eurorealizm jakoś tam umocnić. No to jest wszystko długi proces, ale myślę, że jak się porówna ten parlament, który się teraz kończy, na rozkład sił z tym poprzednią kadencją, to troszkę jest lepiej. No, liczymy, że w przyszłym parlamencie też będzie trochę lepiej. To jest parlament, ja już mówiłem wielokrotnie o tym, to jest parlament, który nie ma opozycji. Parlament, który nie ma opozycji, bo opozycja to są właśnie ci wszyscy wariaci, z którymi się nie rozmawia, eurosceptycy, których można bezkarnie obrażać, tupywać, gwizdywać. To nie to jest. Więc ja myślę, że ten przyszły parlament powinien być pod tym względem trochę bardziej zrównoważony. Jeżeli byłby bardziej zrównoważony, wtedy jakaś możliwość rozmowy jest. No, bo w polityce jest tak, że jak się nie ma siły tej liczonej w głosach, liczbie głosów, tych szabel, prawda, przy głosowaniu, jak się nie ma, to wtedy się nie rozmawia z takim. Czyli niezależnie od tego, czy to jest parlament polski, czy to jest parlament europejski, czy jakikolwiek. Profesor nie odpowiedział na drugą część. Tak, panie, mówicie, no, za dużo gadam. Nie. Na pewno też przy przyszłej kadencji. Znaczy pana przyszłej kadencji. No to jest jakoś tam częściowo znaczeniem tego. Będzie zależało od układu sił. No. Jednak nam zależy bardzo, żeby ta grupa, w której jesteśmy, się wzmocniła, bo to nie jest ta grupa Farage. Farage to jest ten bardzo popularny w internecie
prawda, polityk angielski, który ma czasami świetne mowy w Parlamencie Europejskim. Tam jest Ziobro z Kurskim, Cymańskim w tej grupie i wielu Polaków się fascynuje tym Farage'em. Jest rzeczywiście dobrym, co czasami bardzo trafnie mówi, ale cała ta grupa jest podejrzana, bo ona jest prorosyjska, ona jest, prawda, Farage broni małżeństw homoseksualnych i tak dalej, więc to nie jest żaden teraz bohater. Natomiast no, budowanie tej opozycji, objąć się strategicznie, to jest budowanie tej opozycji parlamentarnej jakiejś prawicowej. No, to jest ogólna strategia, a konkretnie to będzie zależało od tego, jak to będzie wyglądać, czy zostanę wybrany. To jest pierwsza sprawa. Pan był uprzejmy powiedzieć, że to jest tam, nie wiem, bardzo prawdopodobne. W wyborach to są wybory. Tu trzeba uważać. Ja nie ma tu żadnej pewności. Wszystko jest możliwe. Frekwencja, przypadek, wszystko jest możliwe. Także ja nie uważam się za takiego człowieka, który jest pewny swojego wyboru. Ja wiem, że jedynka to jest najbardziej upragnione miejsce na liście i z tego jestem zadowolony, ale nie mam żadnej pewności i też nie. Ale chyba nie było takiego precedensu, żeby z jedynki się czy do parlamentu były pani. Ostatnio kilka było takich przypadków. Pani Anna Wolny-Kubicka przegrała z znajdującym się na czwartym miejscu bodaj Tadeuszem Cymańskim, który oczywiście nie zna żadnego języka, nie wiedział nic o Parlamencie Europejskim, ale często występował w telewizji. Więc to zawsze jest miłe, ponieważ ja rzadko występuję w telewizji, więc nie dlatego, że mnie tam nie chcą, tylko dlatego, że ja nie lubię występować w telewizji. Był przypadek w Platformie Obywatelskiej, bardzo znany polityk, kandydat na prezydenta, kiedyś na prezydenta Polski, Marian Krzakleski, przegrał z mało znaną panią z podkarpackiego, Łukasiewska. Odbył ja na jedynce, ona była na dwójce. Także są różne przypadki. To są wybory. Także jakby było inny sposób, prawda, wyłaniania, jak to czasami bywa w niektórych parlamentach, ale to są wybory. Tu nie ma żadnej pewności. Panie profesorze, ja tylko chciałbym się wytłumaczyć. Ja nie myślałem, że prawie pewne, że pierwszy na liście. Ja raczej myślałem o jakości startujący kandydat. Bardzo pan mi Oddaję głos państwu. Prosiłbym o pytania, a nie o dłuższe wypowiedzi. Zacznijmy od pani. Ja mam takie pytanie. To proszę się przedstawić. Anna Abram. Ja mam takie pytanie. Dowiedziałam się, że pan miał olbrzymią frekwencję w Unii Europejskiej. Na 1/4 posiedzeń pana nie było. I tak myślę, czy nie warto jednak przejść na emeryturę i oddać młodemu miejsce. A po drugie, jako eurodeputowany chrześcijański, co pan zrobi z tą obrzydliwą wystawą, która jest 2 numery dalej, na ulicy Świętego Tomasza? Bo uważam, że jest obrzydliwa. Wiemy coś o wystawie? Jak się wiem? Sex shop. Ale to w sklepie pan zrobi. Nie wiem, ale coś trzeba zrobić z tym, żeby nie było w Krakowie. To jest to. To raczej do mnie pan. To właśnie chodzi. To raczej do mnie. Raczej to niech pan coś zrobi. Ja nie wiem, o jakich pani mówi tutaj statystykach, ale ja się też uważam, że mam całkiem dobre statystyki, jeśli chodzi o głosowania, jeśli chodzi o obecności i aktywność. Jak pani spojrzy, to na te oficjalne statystyki, to należy raczej do osób dość pracowitych, no niech chwalący się. Ja miałem funkcję przewodniczącego polskiej delegacji Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczącego grupy i parę jeszcze innych funkcji, więc to się wiąże na przykład, nie wiem, z wyjazdami, z posiedzeniami wyjazdowymi i tak dalej, ale ja sobie nie wiem, jako
jeśli chodzi o dyscyplinę, przepraszam bardzo, jestem, ja nie mam sobie naprawdę wiele do zarzucenia. Uważam, że no, wszystko całkiem można sprawdzić. Wszystko, no, oczywiście. Wszystko można sprawdzić. Nie trzeba, ale nie ma. Arturze, ja mam takie dwa pytania do pana profesora. Pierwsze pytanie to jest, bo rzuciła mi się jakby nie w oczy, w uszy. W pańskim wypowiedzi taka atmosfera po prostu kompletnej bezradności. Że w zasadzie no, jesteśmy prawicowi, ktoś nas tam, lewacy nas nie lubią, oni mają większość i tak dalej, i tak dalej. No i też wygląda na to, że Polska jest też bardzo bezradna w tym parlamencie. Ale jak się patrzy na przestrzeni tam od 89 roku do teraz, to my zawsze wchodziliśmy w takie polityki, jak na przykład konsensus waszyngtoński i tak dalej. My akceptowaliśmy i wchodziliśmy w polityki, czy podpisywaliśmy różne akty w prawie międzynarodowym, jak na przykład takie akty, które, dzięki którym nie możemy w ogóle panować nad cłami, czy nad konkurencją na naszym rynku wewnętrznym. Czy mógłby pan, profesor, wymienić, jakie instrumenty, bo w zasadzie pozbyliśmy się, moim zdaniem, no jakichś takich elementarnych instrumentów, dzięki którym polityk może być skuteczny. Jak ktoś chce wywiercić dziurę, musi mieć wiertło, nie pozbywa się tego wiertła, podobnie jak kopie dół, nie pozbywa się łopaty. Nasi politycy, no bez względu na opcje, pozbywają się narzędzi. To niech zrobią Niemcy, to niech zrobią Francuzi, to niech zrobią lewacy i tak dalej. I, a my śpimy. I jakie pan widzi skuteczne instrumenty prowadzenia polityki? Nie wiem, to już, bo dla mnie to już muszą być jakieś magiczne instrumenty. Po tym, jak przez 20 parę lat bardzo konsekwentnie, bez względu na opcje, pozbywaliśmy się narzędzi do prowadzenia polityki. I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, ponieważ większość ludzi, którzy przychodzą do tego klubu, no to miało jakieś korzenie albo przynajmniej sympatie takie, powiedzmy, opozycyjne, antykomunistyczne. I mnie na przykład rzuca się w oczy coś takiego, że na prawicy przestało się rozmawiać. Przestało się rozmawiać i na przykład się nie mówi o głównej przyczynie kryzysu. Kryzysu, którym jest po prostu system rezerwy frakcyjnej. I najśmieszniejsze jest to, że na przykład pan profesor Andrzej Kaźmierczak, który jest dysygnowany bodaj przez PiS do Rady Polityki Pieniężnej, tak? Czy poseł profesor Rzyżyński, to ja, powiedzmy, u profesora Kaźmierczaka, to nawet w książce, po prostu w jego podręczniku tam sprzed parunastu lat, konkretnie ten mechanizm jest przedstawiony. Jakby rozmawiamy o euro i tak dalej, to wszystko jest bardzo ważne, ale na prawicy, dlaczego mówię na prawicy? Bo w Gazecie Wyborczej, której, jak wiadomo, nie kocham, widzę, że ten temat istnieje. Na wszystkich uniwersytetach na Zachodzie temat rezerwy frakcyjnej istnieje. Bank Anglii, najstarszy bank centralny, już dyskutuje o tym. Międzynarodowy Fundusz Walutowy dyskutuje o tym. Już się właściwie otwarcie o tym mówi, a w Polsce po prostu nikt nie mówi o konkrecie, czyli o pieniądzach, prawda? Nikt nie mówi i wszyscy omijają na prawicy te najbardziej drażliwe tematy. Nie wiem, czy dlatego, że czują się winni, prawda, bo nie wiem, dlaczego prawica u nas jest liberalna, czyli taka półbolszewicka, bo powiedzmy liberalizm jest szczególnym rodzajem bolszewizmu, czy i dlatego ludzie się czują jakby winni, no z jakiego powodu nie możemy normalnie rozmawiać o tym, co jest przyczyną, tylko cały czas rozmawiamy o skutkach, albo kto bardziej lubi Francję, Stany Zjednoczone i tak dalej, a nikt nie mówi, jaki nie definiuje się polskiego interesu. Dokładnie, jaki jest interes nas jako Polaków. O tym się w ogóle nie mówi. No to jak mamy być nie na marginesie, jeżeli boimy się mówić o tym dobru wspólnym, którym jest rozwój, życie każdego człowieka. Prawica o tym nie mówi. No prawica zaczęła mieć język taki bolszewicki, po prostu ideologiczny, jakiś taki kościelno, ale nie mówię tu o kościele katolickim, mówię taka religia jakaś neoliberalna. Nie rozmawiamy normalnie. Jak nie rozmawiamy, co jest przyczyną braku po prostu tej dziury, że nie mamy wiertła,
no to po prostu nigdy do tego nie dojdziemy. I co pan na temat takiej autocenzury wśród polskich polityków, którzy nawet w swoich książkach piszą o tym, a publicznie się boją mówić, co tu z tym zrobić? Po prostu wszyscy się boją mówić o tym, co jest prawdziwą przyczyną kryzysu. Nawet Kościół, który vix per venit, czy powiedzmy w rerum novarum, jasno mówi, co z pewnymi rzeczami należy zrobić. Dziękuję. Nie wiem, czy ja potrafię panu odpowiedzieć, bo ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem pana punkt wyjścia. Kogo uważa pan za to prawicę, bo pan nie wyraził tego. Czy PO, czy kogo? Bo to... Ja? PO? Nie. Czy pan uważa prawicę, PO za prawicę? Proszę państwa, więc tak... Prawica to prawica, nie Silżyka Węgorzyka. O! Ja tutaj państwu starałem się dać opis sytuacji. Znaczy uważam, że żeby działać, trzeba mieć trafny opis sytuacji. I temu poświęciłem te parę uwag, odpowiadając tutaj na pana pytanie. Tam się też pojawiły takie rzeczy dotyczące działania. No, mówię, że w sprawach światopoglądowych my działamy w oparciu o tę zasadę pozytywności, a nie o... Co prowadzi tam do pewnych, może niewielkich, ale sukcesów. Że te wszystkie rzeczy związane z tą rządzącą większością, brakiem opozycji, to są pewne fakty. I to trzeba sobie zdawać sprawę, że tak jest i dopiero wtedy znaleźć pewne możliwości działania. Ja się zgadzam z panem, że w Polsce przez te ostatnie 20 kilka lat jest taka postawa właśnie nie robienia, poddania się, zaniechania, że nic się nie da zrobić. Tu pani mówiła o jakimś seks-shopie, który jest gdzieś w pobliżu. Ja parę tygodni temu napisałem, prawda, petycję w sprawie klubów go-go, tych erotycznych. W centrum, bo przechodnie, wiesz, ja sam jesteśmy napastowani, prawda, przez tych naganiaczy. No i co tam słyszałem, tę opinię, prawda, radnych miasta Krakowa i części. Nic się nie da zrobić. Nic się nie da zrobić. W Nowym Jorku się dało zrobić, a tu się nie da zrobić. No, nie da. I też tak, i to jest rzeczywiście takie polskie nastawienie. Smoleńsk, no nic się nie da zrobić, no coś też tam. Więc ja tu podzielam tą pana diagnozę, ale ja nie przyjmuję oczywiście takiego punktu wyjścia jako polityk i należę do tej partii, która mówi właśnie, że da się zrobić. I coś na miarę możliwości jako opozycja próbujemy zrobić i również w parlamencie nam się parę rzeczy udało zrobić. Ja akurat o tym nie mówiłem, ale wiesz, bo uczestniczyliśmy znacznie bardziej niż nasi koledzy z Platformy Obywatelskiej, korzystając z tych możliwości. Uczestniczyliśmy w procesie legislacyjnym jako negocjatorzy. Nie będę państwu tłumaczył, dlaczego właśnie nasza pozycja jest lepsza, bo to zbyt skomplikowane i może nie takie ważne. Ale w różnych dokumentach dotyczących czy rolnictwa, czy rybołówstwa, czy nawet w moim przypadku, jeśli chodzi o tę Ukrainę, naprawdę nam się parę rzeczy udało. Może nie jest to takie spektakularne z punktu widzenia medialnego, ale też tam nie wiem ileś tych miliardów możliwość miliardów dodatkowych na dopłaty bezpośrednie do końca. To nie jest sprawa błaha, tylko to jest troszkę inny temat, dlatego może ja o tym nie mówię. Cała batalia, która się toczy w tej chwili w polskiej polityce, może być sprawa tego, czy się coś da zrobić, czy się nie da zrobić. Otóż ja reprezentuję, że się da zrobić. Da się zrobić coś w Europie, da się coś zrobić w sprawie smoleńskiej, da się coś zrobić z różnymi rzeczami, tylko trzeba się starać. Więc to jest choroba polityczna, o której mam mówić, ale to też sądzę, że to jest ta, no nie powiem tak mówić, a też trochę polska choroba. No my, przez te wszystkie porażki, jakie mieliśmy, to tak działamy.
Natomiast jak to stoi z prawicą? Czy rzeczywiście panuje taki, nie wiem, liberalny bolszewizm na prawicy? Ja nie wiem. Czy dlaczego się nie rozmawia o pieniądzu? Nie wiem, ja nie potrafię. Nie miałem takiego wrażenia, że o tym się nie rozmawia, że jakaś autocenzura. To nie jest zresztą moja działka finanse, więc nie mogę panu dać kontrprzykładu i powiedzieć, że jakieś dyskusje się toczą. Ale nie wydaje mi się, żeby na prawicy istniała autocenzura. Wydaje mi się, że już odeszły w przeszłość te czasy, kiedy prawica była właśnie taką liberalną. To ja pamiętam jeszcze koniec komuny na początku lat 90. To była tak jeszcze spora część prawicy, była taka korwinowska. A teraz tam już ten Korwin tylko został. No. I to też w nielicznej grupie, bo cała ta partia, ta grupa Korwina, to tam jest mieszanina rozmaita. Więc nie ma takiego wrażenia, że jakiś liberalizm ekonomiczny opanował nasze umysły. Natomiast co do tego pieniądza, to po prostu nie potrafię panu odpowiedzieć. Wojciech Pasternak, w przeciwieństwie do kolegi, ja bardzo krótko pana zapytam. Dwa konkretne pytania mam. Na samym początku wspomniał pan o tym, że był pan autorem, może inicjatorem nawet tej uchwały w sprawie polskiej racji stanu tam polityki zagranicznej. Chciałbym się od pana dowiedzieć, kto jeszcze z polskich europosłów jest w tej samej komisji i czy lojalnie wobec pana pilnowali polskiej racji stanu. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie takie. Gdy była sprawa Iraku, no ona jest nadal, bo tam dalej giną ludzie. W tej chwili się interesujemy Ukrainą, bo ona jest bliżej. Pojawiło się takie zjawisko, że zebrała się Rada Starszych, w takim cudzysłowie niestety ponurym, i to była Rada Bezpieczeństwa plus Niemcy. Czy stawianie de facto Niemiec jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa nie uważa pan za groźne dla polskiej racji stanu i długofalowych tutaj politycznych układów w Polsce? No, co do tego drugiego pytania, to trochę tak, przy czym to jest, nawiązuje do tego, co mówiłem wcześniej, jest pomysł, żeby Unia Europejska była stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. My się temu sprzeciwiamy z dwóch względów, że Unia nie jest państwem. Po drugie, jeśli by Unia była stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, wtedy mielibyśmy tam sytuację, że tak naprawdę reprezentowali nas ci, którzy mają w Unii najwięcej do powiedzenia, a tamten głos niemiecki jest najmocniejszy, no, z racji pozycji tego kraju w Europie, i to mógłby być dla nas rzecz jasna problem. My jesteśmy przeciwni temu. Zresztą to byłby, bo to nie jest, mówię, podbudowało ten model federalistyczny. No jak to przecież tu reprezentuje? Już to, że Nagrodę Nobla, prawda, Unia dostała, to już to był pretekst. Dlatego jak dostaliśmy Nagrodę Nobla, to znaczy, że jesteśmy państwem. Więc tak. Natomiast jeśli chodzi o Komisję Spraw Zagranicznych, no to mogę powiedzieć tak, że w sprawach Ukrainy właściwie mi się dobrze współpracowało z kolegami polskimi, ci, którzy jakoś to byli zaangażowani. Natomiast mogę dać jeden przykład, który często daję, który pokazuje różnicę między nami a kolegami z Platformy Obywatelskiej. Jak powstawała ta Europejska Służba Dyplomatyczna, czy Europejska Służba Działań Zewnętrznych, tak? Czyli taka dyplomacja europejska, to człowiek, który był mocno zaangażowany w to, był europoseł Platformy Obywatelskiej Jacek Sariusz-Wolski. Niewątpliwie jest bardzo kompetentny, jeśli chodzi o znajomość Unii. I on rozpoczął taką inicjatywę, gdzie nazwał geograficzna reprezentatywność, żeby w tej służbie międzynarodowej, dyplomatycznej Unii Europejskiej było
proporcjonalna reprezentacja nowych krajów unijnych, czyli takich jak Polska. Bo pierwotny zamysł był taki, że to w większości opanowały tę służbę kraje starej Unii. Pani baronowa Ashton, która jest ministrem, swoistym ministrem spraw zagranicznych Unii, powiedziała, a to się z czasem zmieni, ale tamci są bardziej doświadczeni, więc... I to była ta akcja, żeby nie, oni, prawda, wszyscy i żeby to było proporcjonalnie rozdzielone. Więc na początku tam Ashton nie chciała, mówię, reprezentatywność tak, ale genderowa. I myśmy wspierali Sojusza Wolskiego i osobiście, i moi koledzy uważali, że to dobre, tam lobowaliśmy, zbieraliśmy podpisy. I wszystko to właściwie było na dobrej drodze, ale no, nasi koledzy z tych krajów starej Unii, nie bardzo im się to podobało. Trudno im się dziwić, bo ja na miejscu też nie chciałbym wpuszczać nowych, bo taka jest reguła polityki. Ale w pewnym momencie premier Polski, na którym ze spotkań z panią kanclerz Niemiec, został najwidoczniej przekonany, zmienił zdanie i wysłał sygnał do swoich europarlamentarzy, żeby się z tego wycofali. I oni się z tego wycofali. I było głosowanie w Komisji Spraw Zagranicznych, myśmy byli za tymi poprawkami. Platforma Obywatelska była przeciw, tłumacząc później dziennikarzy, a właśnie to nie ma żadnego znaczenia, z wyjątkiem samego inicjatora, czyli Jacka Sojusza-Wolskiego, który heroicznie się wstrzymał od głosu, głosując nad własnymi poprawkami. Więc co to ma pokazywać? To ma pokazywać, że no, jak tam Polacy są gdzieś tam daleko od kraju, że w ważnych sprawach jakoś tam mogą się dogadać, prawda? Chyba że ktoś jest kompletnie zdeprawowany, nazwisk nie wymienię, ale w takich sprawach to można się dogadać. Natomiast jak czasami wkracza, prawda, polityka partyjna, czy jakieś interesy egoistyczne, bo to wyłącznie interesy egoistyczne szefa partii, który to, co się właśnie dobrze zapowiadało, co miało pewne szanse, wziął, nie będzie. No i pewnie, nie wiem, został poklepany po plecach przez panią kanclerz, a szkoda. Ja mam takie pytanie, czy nie sądzi pan, że europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, wśród których na szczęście nie ma bokserów i tam ludzi, czy nie powinni bardziej intensywnie udzielać się w kraju, nie tylko przed wyborami, ale cały czas, bowiem, żeby doprowadzić do tego, żeby ludzie mieli świadomość, że trzeba wybrać tę reprezentację, która być może coś w tej Unii ruszy, bo na razie to widoki są, no, jakie są, no, jak pan mówił. Dziękuję. No, to jest, ma pan absolutną rację. Może później. Jest bokser. Oczywiście, że jest pan sławny bokser. Wszystkie, ale nie nasz, dyscypliny olimpijskie. Tak. Więc ma pan absolutną rację. Tyle tylko, że to wcale nie jest takie łatwe. Dlatego, że po pierwsze jest tak, że dziennikarzy takie sprawy nie interesują, a nawet jak ich interesują, to wydawcy tych programów informacji tego nie puszczają, a i też widzowie nie chcą tego oglądać. Oni wolą oglądać to, no, przepraszam, że tak mówię, no, to politycznie niepoprawne, ale jak tam, nie wiem, coś tam, nie wiem, Michał Kamiński się, nie wiem, pije albo coś, albo zdjęcie. To jest ciekawe. Byłem dzisiaj na spotkaniu z polskimi, krakowskimi rzemieślnikami i oni właśnie się skarżyli, że nie mają tej zwrotnej informacji. No być może oczywiście nie mają, ale dziennikarze nas rzadko pytają, jak pytają właśnie to, albo to jest się tego nie puszcza, bo ludzie tego nie chcą oglądać, to jest nudne. Albo i właśnie zainteresowanie jest czymś innym, rzeczami takimi bardziej pieprznymi. A ta praca w parlamencie jest oczywiście dość nudna, no, więc jak państwo wiecie,
przekazy medialne starają się być coraz bardziej, czy twórcy tych przekazów medialnych starają się, żeby one były coraz bardziej właśnie atrakcyjne, tam zabawowe, dowcipne, takie różne bajery. Natomiast takie nudne, prawda, pedantyczne rzeczy, one umykają władzy. No to jest bardzo źle, ale to tak jest. Polityka europejska jest dość odległa. No. Zwykle i media, i wyborcy przypominają sobie, i oczywiście politycy, także kiedy się zbliżają wybory, bo tak naprawdę to najczęściej europosłowie występują w takich periodykach politycznych jak Fakt czy Super Express. No i to czasami zasłynie, w większości przypadków, wiecie Państwo, to są ustawki, rzecz jasna, bo są tacy koledzy, którzy uważają, że to jest najlepszy pomysł na zdobycie popularności. Jest niepisana, ale wyraźnie jest mowa między dziennikarzami tych pism, a prawda, niektórymi politykami, którzy... Jeżeli jeden z, prawda, z moich kolegów w Europarlamencie sobie zrobił artykuł i zdjęcia, on kupuje stringi, pamiętacie Państwo, no to przecież nikt mi nie uwierzy, że dziennikarze chodzili za nim. A gdzież on pójdzie dzisiaj na zakupy? Czy przypadkiem nie pójdzie kupić sobie string? Więc to są w większości przypadków są ustawki. Ja na tym bardzo ubolewam, bo ma Pan rację, no, wiele tych rzeczy nie dociera, jak dociera, to opacznie. Na przykład to ci też była o tym mowa, te sprawa tymi wędzonka, te wędliny, no, że tam europosłowie to spaprali i nie dopuścili, czy dopuścili do tego, że... Nieprawda, w ogóle nie było głosowane w parlamencie, jakby się tym nie zajmowali, to była sprawa. Komisja Europejska dla Polski rząd, bo nie miał z nami nic wspólnego, no, ale poszła inflacja, a tam piją wódkę, prawda, bo kupują stringi zamiast się zajmować polskimi wędlinami. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zadać pytanie? Już oddam. Ja przypomniałem sobie, może to nie jest temat na dzisiejszą debatę, ale myślę, że jest. Pan profesor był przecież ministrem edukacji i chciałem, żeby pan profesor powiedział o ewentualnych zagrożeniach idących z Europy dla polskiej edukacji, no bo o wewnętrznych zagrożeniach to my trochę więcej wiemy. No to jest dobry przykład tej właśnie łamania zasady pomocniczości, dlatego że Unii Europejskiej nic do naszej edukacji. Nic a nic. I wiele rzeczy, ogromna większość spraw, które dzieją się w Polsce i które są zepsute, tak naprawdę zostały zepsute przez nas. Nie przez Unię Europejską, przez nas. Unia też tam to psuje, ale tak naprawdę to większość rzeczy to my psujemy i my je możemy naprawić. My je możemy naprawić. To nie jest tak, że Unia tam coś każe, bo w większości to my. Tak jak było z tym rzemiosłem, prawda, tak jest z edukacją, że niszczenie rzemiosła to jest dzieło polskich polityków, polskich ustawodawców, natomiast nie jest to skutek Unii, działania Unii Europejskiej. Tak samo z edukacją. Unii Europejskiej nic do tego. Natomiast są oczywiście politycy, są partie polityczne, które korzystają z rozmaitych tam prądów Unii, żeby wpływać na kształt polskiej edukacji. To jest ten cały gender, prawda? Te tak zwane standardy Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie się mówi o tym wychowaniu seksualnym w przedszkolach. Nie tylko wychowanie seksualne w przedszkolach, ale jeszcze wychowanie seksualne interaktywne. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale można sobie wyobrazić interaktywne w przedszkolach. I to wymyślili jacyś, przepraszam, durnie, prawda, w Światowej Organizacji Zdrowia. I to, jeszcze raz przepraszam za słowo, polscy durnie biorą, prawda, i szkodnicy mówią, a to trzeba wprowadzić, koniecznie trzeba wprowadzić. A później pani ta minister od równości, czy od czegoś równie głupiego, mówi, a też skąd, że przecież nic takiego się nie dzieje. No to jak i machają tymi standardami Światowej Organizacji Zdrowia, a ja się z tym jeszcze nie zapoznałam. Idzie w zaparte. Więc tak samo jak z tym elementarzem, który teraz powstaje w błyskawicznym
tempie, to pani autorka tego elementarza, oczywiście będzie to, ten elementarz sprawdzany pod względem równościowym, czyli nie ma stereotypów. Jedna, i to też jest, to jest działalność resortu, to nie Unia, tego wcale nam nie każe, a jakby kazała, to nie ma prawa nam kazać. To my sami, to ta baba tam w tym ministerstwie, to ona to robi, prawda? Przy poparciu różnych mediów i różnych środowisk. Teraz ja panu rozmawiam... mikrofon wyłączyła. Proszę? Teraz panu mikrofon wyłączyła. No, widzi pan? Widzi pan? No. Ja rozmawiałem na jakimś spotkaniu z jedną z autorek takiej książki, podręcznika nauczania początkowego. Ona mówi, wie pan, no napisałam książkę, ona ma dobre recenzje, została wstrzymana, bo tam w ministerstwie jakaś tam, która to sprawdzała, zakwestionowała zdanie, mama krząta się po kuchni. Mama nie może się krzątać po kuchni, prawda? Mama nie może się krzątać po kuchni. To jest niedopuszczalne. Takie zdanie nie może być w podręczniku nauczania początkowego. Tym się zajmuje ministerstwo. Nasze ministerstwo, nie Barroso. To on, to tutaj, ci nasi się tym zajmują. Także cokolwiek złego się dzieje, to dzieje się u nas i dlatego trzeba ich przegonić i zabrać się za to. Jeszcze nie mam, to jeszcze jedno pytanie pozwolę sobie zadać, a mianowicie sprawa ukraińska wywołała oczywiście problem dostawy energii do Europy z Rosji. No to są jakby dwa tematy wywołane przez polski rząd, a mianowicie pośrednio przez polski rząd, a mianowicie ewentualną wspólnotę energetyczną i problem gazu łupkowego. Jak pan profesor widzi ten problem z punktu widzenia Europy? Czy wspólnota energetyczna jest w ogóle możliwa? Czy interesy narodowe jednak tu zwyciężą? To po pierwsze. I czy sprawa wydobycia gazu łupkowego w Polsce też przez lobby rosyjskie poprzez oczywiście kraje zachodnie zostanie zablokowana? No, jeśli chodzi o gaz łupkowy, to oczywiście, że jest spore są blokady, zresztą z Rosji, z różnych krajów. Powstał dokument Parlamentu Europejskiego, który jest wysoce niesatysfakcjonujący, ponieważ to nie w interesie różnych krajów, prawda? Czy Niemiec, czy Francji. No, Francja ma tą energię nuklearną, tak? Niemcy gaz, tak dalej, że to nie jest w ich interesie. Także ten dokument, który powstał, jest dla nas niesatysfakcjonujący. Natomiast i znowu tak jest, że oczywiście część winy jest po tamtej stronie, ale jednak część większa wina leży po tej stronie. Dlaczego myśmy, no nie my, prawda? Dlaczego rząd zwlekał? Kiedy ta ustawa powstała? Parę miesięcy temu, w marcu. Dlaczego tyle czasu czekano, kiedy te wszystkie firmy, które tutaj były, część się już wyniosła? Jest raport Najwyższej Izby Kontroli, absolutnie niszczący, prawda, druzgocąco krytyczny dla poczynań ministerstwa w tej materii. Dlaczego? Dlaczego nikt nie rozlicza tych ludzi? Dlaczego się tak mało o tym mówi? To wina głównie jest nasza z tym gazem. Natomiast ta solidarność energetyczna, czy Unia Energetyczna, no proszę Państwa, jakaś pamiętam, że pytano mnie o to, jak to jest, że przecież Tusk jeździ po Europie i wszyscy go chwalą za to. No chwalą za to, bo to jest jedno z takich słów zakleć, Unia Energetyczna, czy Solidarność Energetyczna. Wszyscy są za. Wszyscy są za. Jak Buzek rozpoczynał swoją kadencję jako przewodniczący parlamentu, to powiedział, to ja zorganizuję, prawda, w Europie Solidarność Energetyczną. Co zrealizuje? Nic nie zrealizuje. I to samo tam będzie. Wszyscy są za, jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że to jest znacznie trudniejsze. Jakie tam są elementy? Pierwsze to jest ten gaz łupkowy, o którym mówiłem, a? Że to po pierwsze zaniedbania z naszej strony, po drugie nie jest to wcale takie wspierane przez inne kraje, często blokowane. Po drugie są te wspólne zakupy od Rosji. Coś z tego może wyjść, nie ukrywam, ale proszę zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje. Jeśli coś z tego przejdzie, to pewnie to, choć nie daje głowy. To
jest tak, że ma powstać w Unii Europejskiej specjalna komórka czy agencja, która się będzie zajmować zakupami gazu z Rosji w imieniu wszystkich państw Unii Europejskiej. Ale to jest zakup energii, to jest jeden z elementów suwerenności państwa. Czyli znowu będzie tak, że w obronie przed dżumą zarażamy się cholerą. Że to nie będziemy mieli wpływu na to, tylko nie będą decydować, jak ludzie z tym zrobią. A trzecia, co oczywiście z czym należy się zgodzić z panem premierem, ten trzeci element to jest taki, że jak on to się nazywa, rehabilitacja węgla. To znaczy, żeby można było te kraje, które ma węgiel, że mogły korzystać z tego węgla znacznie obficie niż teraz jest to możliwe z uwagi na koszty emisji dwutlenku węgla. I to jest dobre, bo Polska, wiadomo, Polska to węgiel, węgiel to Polska. No ale, przepraszam bardzo, ja nie wierzę, żeby cokolwiek z tego wyszło, ponieważ ta zielona energia to jest jedna, podobnie jak małżeństwa homoseksualne, to jest jedna z tych świętych rzeczy w Unii Europejskiej. Walka z węglem tam trwa, prawda? Całe to ustawodawstwo, które było tak zwane Big Loading, i tak dalej, to wszystko ma na celu właśnie przytłumienie i redukcję eksploatacji węgla dla celów energetycznych, więc przepraszam bardzo, ale ja nie wierzę, żeby ktokolwiek w Unii czy gdziekolwiek dał na to zgodę. Ja, jeżeli moje błogosławieństwo coś znaczy, to ja błogosławię Donaldowi Tuskowi w tej misji, ale obawiam się, że moje błogosławieństwo albo jego brak, to i tak nic nie będzie. Ja wierzę, że jedną rzecz do pana, że przybliżył osobę ojca założyciela Adenauera, bo jako dziecko w latach 50. czytając gazetę Panoramę Śląską czy Panoramę Północy, wziąłem go ciągle parodującego w stroju krzyżackim i on butnie tedońską mówił, że otworzy kawalerów mieczowych. To jest bardzo groźne. Tym bardziej, że moich trzech kolegów, ale żyje problem. Trzech kolegów z Olsztyna, część się Portkawi, bo mówią, że Tusk polecał na rzecz Niemiec i między innymi granica Olsztyńska została zrobiona z okręgiem kaliningradzkim tego. Drugie zagadnienie to byłem w poniedziałek na zebraniu z panem profesorem, bardzo wysoko zostało ocenione, tak jak chyba dzisiejsze. No wychodzi niekompetencja większości europosłów, no, a ich działalność to wychodzi jak bazowistyczna piąta kolumna, co w tym ocenie. I bardzo jestem za panem profesorem, będę głosować i namawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Pan jest za panem profesorem. Dziękuję bardzo, 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 bardzo. Ja proszę słowa. Znaczy, część moich kolegów z partii jest kompetentna, część oczywiście nie, żadnych nazwisk nie będę. Tylko jest też taka grupa ludzi, których powiedziałbym kompetentni czy sprawni. Tylko, że no, brakuje tego, o czym wcześniej tutaj mówiliśmy, czyli pewności siebie, tego zdecydowanie też poparcia z centrali. No to jest ostra walka, no tam bardziej zawodnicy tam występują, więc to trzeba zdecydowanie tutaj walczyć. Z tej woli. Problem polskiej polityki jest również problem brak woli. Tak jak ci, prawda, radni, którzy powiedzą, no nic się nie da zrobić. Nic się nie da zrobić w sprawie tych klubów erotycznych. Więc tam ci też tam, no i no, już tak to już nie nic. Natomiast to panu oczywiście o Adenauerze. Z tym Adenauerem to było tak, że on rzeczywiście sobie kiedyś takie zdjęcie zrobił w tym Płaszczu Krzyżackim. I to zdjęcie po prostu hulało w latach mojej młodości. Wszędzie straszono tym Adenauerem jako tym von Jungingen, tak? Ten Krzyżak. Natomiast nie, no to był bardzo porządny. Kissinger był, tak. Kissinger był, on miał jakąś przeszłość, nie wiem, w Wehrmachcie, tak? Tak, no. Tak, Kissinger, ale no, Kissinger był takim politykiem mniejszego formatu, to oczywiście nie Kissinger, tylko niemiecki polityk Kissinger. Mniejszego formatu, natomiast Adenauer to była po
potęgę. A chcę coś od... Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? To w takim razie... O, przepraszam. Krótkie pytanie, czy w jakiś sposób na te brukselskie salony, czy tam się jakimś echem odbiły te rewelacje Pawła Piskorskiego na temat finansowania KLD przez niemiecką chadecję? No, ja tam ostatnio nie bywam, bo parlament pauzuje, więc nie ma tam europosłów, tylko jest administracja. Ale no tak jak mam te prasy światowej, to nie. Trzeba sobie zdawać sprawę, że wiadomości z Polski raczej nie docierają. Jeżeli są, to są zwykle jednostronne, bo te informacje są bardzo często przekazywane przez naszych dziennikarzy albo przez Polaków, którzy są z naszymi redakcjami. No jest tam dwóch czy trzech dziennikarzy, Polaków z pochodzenia, którzy są tą główną tubą. I przekaz, ogólny przekaz jest taki, że tam Donald Tusk to jest polityk europejski, cywilizowany, pozbawiony nienawiści i zacietrzewienia, tak jak jego poprzednik i rywal. I ogólnie jest dobrze. Także żaden z tych skandali korupcyjnych, z tych afer, prawda, medialnych, za przejmowanie mediów przez stronę rządową, żaden z tych kłamstw, to w ogóle się nie dociera. Tak? I jest, to będzie problem, jeżeli, co daj Boże, prawda, Prawo i Sprawiedliwość będzie władzą, będzie problem, jak przekazać, no, informacje, no nie jakby przechylone w drugą stronę, ale w miarę rzetelne, w miarę obiektywne. Zresztą na podobny problem ma Orban, tylko że Orban ma silne poparcie u siebie i to jest po prostu może sobie zignorować tę opinię medialną, publiczną, te salony zachodnie. Ja pamiętam, że rozmawiałem na jeden z Igor Janka, dziennikarz, miał tam książkę o Orbanie i on opowiadał, że ta książka wyszła w Niemczech, tłumaczem niemieckim. I że były próby wydania jej w tych dużych, ważnych wydawnictwach niemieckich. I ona nawet nie była czytana. To znaczy, że no, Orbanie tak pozytywne? No nie, no to przecież to, no, nie bądźmy śmieszni. No, takiej książki się nie wydaje. Także ten problem jednostronności przekazu, to się wiąże z tym głównym nurtem, ta jednostronność przekazu, to jest coś, z czym my będziemy mieli do czynienia, z czym teraz Orban, bo to naprawdę jest prasa i naprawdę są media ideologicznie zorientowane. Dopóki ja tego nie widziałem z bliska, w takiej masie, to bym nie uwierzył, bo zawsze miałem jednak obraz mediów zachodnich jako zróżnicowany. I one nie są zróżnicowane i nie są też dobrze poinformowane, ponieważ ten przekaz zawsze jest no, taki albo sterowany, albo nie chce się dziennikarzom zgłębiać. No to na przykład, że dotyczące Smoleńska, to, że samolot z prezydentem cztery razy podchodził do lądowania, to wszyscy o tym wiedzą. No, to ten przekaz, który się utrwali, nikt tego nie prostował, nie interesuje, tylko ewentualnie jacyś wariaci coś tam próbują z tym robić, a przecież wiadomo, że to prezydent naciskał na pilotów, którzy cztery razy lądowali. No. W imieniu Państwa i swoim, Panie Profesorze, bardzo dziękujemy za spotkanie i życzymy powodzenia do przypominania Pana Profesorze Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję też Mariuszowi za prowadzenie. Dziękuję Państwu i zapraszam.